Wychowałem się jako bardzo pobożny muzułmanin w Stanach Zjednoczonych i za każdym razem, kiedy spotykałem chrześcijanina, zdawałem sobie sprawę, że on naprawdę nie wie, dlaczego wierzy w to, co wierzy. Chrześcijanie, których spotykałem, nigdy nie dzielili się ze mną Ewangelią. Były tylko dwie opcje. Albo nie wierzyli w Ewangelię, albo nie interesowało ich to, że idą do piekła. Wielkim bólem dla mnie jest to, że jest wielu, którzy nie znają Jezusa. Jeszcze większym bólem jest to, że sam Jezus oraz chrześcijaństwo zostały zwiedzione i wypaczone. Kto powiedział ci, że nie możesz spełnić swoich marzeń? Myślę, że cały świat zna taki slogan jak amerykański sen. Twoje przeznaczenie woła, aby żyć na wielką skalę z tupetem. Z naszego kraju eksportujemy wszystko to, co jest najgorsze odnośnie chrześcijaństwa. Ogłaszam cię dziś wolnym od długów, mówi Pan. Także wiele ludzi zatwardza swoje serce przeciwko Chrystusowi, chrześcijaństwu, ponieważ wiedzą, że jest to fałsz. Bardzo łatwo jest zostać uzdrowionym na tym samym poziomie, co otrzymać przebaczenie. Mieszkam w Teksasie. Uważa się nas za kolebkę biblijnego chrześcijaństwa. Wszyscy wokoło uważają się za chrześcijan. Tylko dlatego, ponieważ mieszkają w konserwatywnym regionie, narodu Ameryki. W swoim życiu możesz dorastać w kościele i słyszeć Ewangelię o wolności, jednocześnie ciężko pracując, aby stworzyć takie wrażenie, że jesteś bardzo dobrą osobą. Miałem swojego Jezusa dzienne poranki oraz środowe spotkania w grupie młodzieżowej. A przez resztę tygodnia goniłem za rzeczami z tego świata, które mnie uszczęśliwiały. Nie widziałem nic, co mogło mi się podobać w Bogu. Mamy coraz więcej ludzi, które zostały wychowane w kościołach, jednakże nie wzięły sobie na poważnie Ewangelii, bądź też nie potraktowały jej poważnie. Słyszałem, że Jezus umarł za moje grzechy. Cóż, było to dla mnie bardzo wygodne. Oznaczało to dla mnie, że nie pójdę do piekła, ale w tym wszystkim chciałem robić wszystko dla mnie. I wielką niespodzianką jest to, że nie wiedzą, dlaczego wierzą, bądź też nie widzą w tym sensu. Zakładamy, że ludzie rozumieją Ewangelię. Myślę, że to, co powiedział Christian Smith odnośnie dzisiejszego chrześcijaństwa w Ameryce, doskonale to obrazuje. A mianowicie wytworzenie takiego otworu jak moralistyczno-terapeutyczny deizm. Jak uczynić ludzi moralnymi? Zewnętrznie wyglądałem jak takie złote dziecko, jednakże wewnętrznie byłem martwy. Takie miejsce, w którym masz poczuć się lepiej. Proszę cię, abyś czuł się dobrze z tym, kim jesteś. Rezultatem tego jest Kościół w Ameryce, który stał się niechrystusowy. Jeżeli podążamy za Ewangelią, która mówi tylko i wyłącznie o nas, wówczas nie zrozumieliśmy słów Jezusa kompletnie. To, że wychowaliśmy się jako chrześcijanie, nie czyni nas chrześcijan, ponieważ musimy mieć ponadnaturalne nowonarodzenie. W moim życiu byłem kimś, kto nienawidził Chrystusa, a potem stałem się kimś, kto go kocha i spędza cały swój czas w społeczności. Dlaczego? Kiedy spotykasz Jezusa, wówczas musisz się zmienić. To, co stało się ze mną po nowym narodzeniu, było czymś niewyobrażalnym, tak jakby dał mi nowe serce. Kiedy twoje serce się przemienia, wówczas wszystko staje się nowe. Jeżeli Ewangelia jest prawdą, wówczas ta historia jest wciągająca. W swoim życiu zdałem sobie sprawę, że coś przeoczyłem. Pamiętam, jak otworzyłem Słowo Boże i już nic nie było nigdy takie same. Był taki czas w moim życiu, kiedy myślałem, że celem głoszenia Ewangelii jest to, aby zmusić ludzi do tego, czego nie chcą, a co mają robić. To, nawiasem mówiąc, jest okropieństwem, co w rzeczywistości byłoby strasznym zawodem, w którym chodzi o to, aby tak powykręcać ludziom ręce lub też tak ich zastraszać, aby czynili to, co należy. Oczywiście już tak nie wierzę. Jednym z większych zwrotów w moim życiu było to, kiedy byłem pastorem młodzieżowym. Myślałem, że nauczam Biblii. Myślałem, że jestem pastorem, ale sam nie wiedziałem, jaki jest cel, aby nauczyć Słowa Bożego i głosić ludziom Ewangelię. Nie mówiłem ludziom o Jezusie, ale o tym, aby być radykalnym, takim z pasją, taki radykalny chrześcijanin. W moim kościele kładł się nacisk na rzeczy, na które Słowo Boże nie kłada żadnego nacisku. Myślę, że Jezus nie był w centrum, tak samo jak Ewangelia, ale bardziej to, co robimy, czego możemy, a co nie możemy. Ja też jako nowa wierząca nigdy na ten temat nie myślałam. Nigdy też nie zdawałam sobie sprawy, że Ewangelia była czymś większym. Wówczas zdawałem sobie sprawę, jak moje głoszenie było pozbawione Chrystusa. Pamiętam, jak kazanie na górze było dla mnie takimi 10 wskazówkami, jak być seksualnie czystym. Pamiętam w moim dniu, kiedy był taki punkt zwrotny, kiedy powiedziałem szczerze, że nie chcę być takim pastorem, który głosi legalizm. Takie myślenie, czy robi wszystko, aby zyskać Bożą przychylność. Czy wystarczająco dużo dajesz dziesięciny? Czy wystarczająco dużo się poświęcasz? Czy modliłeś się wystarczająco?
Czy położyłeś na kogoś swoje ręce w tym tygodniu, aby się kogoś modlić? Czy mówisz na językach? Bo jeżeli nie, to znaczy, że nie jesteś wierzący. Myślę, że najbardziej powszechne wśród niewierzących jest to, kiedy myślą o chrześcijaństwie, to nazywamy chrześcijańskim moralizmem. A więc co myślimy o pieniądzach, co myślimy na temat seksu, co też myślimy o nich, jest to najbardziej wypaczony obraz chrześcijaństwa, prezentujący go jako moralistyczny program społeczny. Chodzi o to, aby być dobrym. O tym mówią wszystkie religie. Takie przesłanie jest bardzo niszczące dla ludzkiego ducha. Wiele osób mówi, że nie ma nic złego w głoszeniu moralności. Na pewno nie jesteśmy przeciwni prawom moralnym. Na pewno nie chcemy nikogo demoralizować. Lecz wygłaszanie moralizmu, bądź też takie głoszenie moralistyczne, jest uczeniem zasad, reguł i nakazów biblijnych i niczym więcej. Inaczej mówiąc, bądź dobrym człowiekiem, a Bóg będzie cię kochał. Być może wydaje się to poprawne, jednakże jest to niechrześcijańskie i niebiblijne. Wydawało mi się, że w kazaniu na górze Jezus mówi, jak nie być seksualnie zboczonym. Lecz potem bardziej przyjrzałem się duchowo temu całemu posłannictwu Jezusa w kazaniu na górze i zrozumiałem, że całym jego przesłaniem było to, aby przekazać nam, że nie mamy moralności seksualnej, ponieważ mamy grzeszną naturę. Powiedział również, że nasza sprawiedliwość powinna być większa niż sprawiedliwość faryzeuszy, którym wykazywał, że bycie religijnym to przestrzeganie tych wszystkich zasad 10 przykazań. Lecz wówczas komentował to w taki sposób, że ja wam powiadam, że jeżeli spojrzysz pożądliwie na kobietę, wówczas w swoim sercu dopuściłeś się cudzołóstwa. Jezus wszystko streścił w Mateusza 5,48. Bądźcie perfekcyjni, tak jak wasz Ojciec Niebieski jest perfekcyjny. Faryzeusze jednak w tamtych czasach głosili, że możesz być seksualnie czysty i bezgrzeszny. Zobaczcie, jak udało wam się wykonać te 10 przykazań. Ludzie dostali cel i prawa, których nigdy nie byli w stanie wykonać. Przesłania, które deklarują tylko i wyłącznie, aby być dobrym, prowadzą ludzi do potępienia. Albo poprzez dumę, albo poprzez rozpacz. Tak naprawdę istnieją tylko dwie możliwe ludzkie reakcje. Na bycie dobrym jest taka, która mówi, byłem taki, zrobiłem to, jestem w porządku. Osoba, która w to wierzy, staje się takim faryzeuszem i skupia się na wykonywaniu pracy, działań i realizacji celów. Jak w przypadku muzułmaninów, świadków Jehowy, czy też mormonów. Wszyscy oni starają się zasłużyć na swoje zbawienie. Dlaczego muszę pokutować? Dlaczego muszę prosić o przebaczenie? Jeżeli popełniam błędów, pracuję ciężko, jestem honorową osobą. Pewnego dnia Jezus idąc, spotyka młodego człowieka, który mówi, dobry nauczycielu, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Wydaje się, iż jest to bardzo dobre pytanie, jednakże zawiera w sobie pułapkę, a mianowicie, co ja mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? A więc dotyczy to naszej wydajności i sposobności do tego. Jezus zaś odpowiada z wielką mądrością, mówiąc, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Bo tylko Bóg jest dobry. Pyta się go, czy znasz wszystkie przykazania? Joy, jaki jest standard dobra? Bądź dobry dla swojego męża, nie oszukuj sąsiada, nie kłam, nie kradnij. Podawana jest tutaj cała lista dobrych uczynków. Ale w Biblii Bożym standardem jest 10 przykazań. Ale ja to wszystko czynię. I ten młodzieniec natychmiastowo odpowiada, wszystko to zachowywałem, odkąd byłem chłopcem. Jezus miał na myśli, że tylko Bóg jest dobry. A kilka sekund później ten młodzieniec mówi, ja też. Tym samym nadaje sobie status i postawę samego Boga. Inaczej mówiąc, jest to po prostu czysta pycha. I przy okazji łamie pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych bogów. A czy wcześniej nigdy nie skłamałaś? A czy to jedno z przykazań? Tak, to jedno z nich. 9. Nieważne. Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz. I w tym momencie gość odchodzi. A więc nie jesteś dobry. Nie możesz sam siebie być dobry. Jezus pokazuje nam tutaj fundament, że tylko Bóg jest dobry i może być dobry. Ponieważ to On definiuje, czym jest prawdziwa dobroć. Staram się prowadzić życie, w którym nie muszę prosić Boga o przebaczenie. Jeśli masz dumne serce, a większość ludzi jest dumna ze swojego serca. A sposobem, aby to sprawdzić, jest to, aby ją o to zapytać. Wiem, że jestem dobrą osobą, ponieważ tak naprawdę nie kłamię, nie oszukuję, ani nie kradnę. Nie kłamiesz? Wiesz co, nieważne. Cofam tamto, co powiedziałem i ja po prostu nie mówię wielkich kłamstw. Tylko malutkie kłamstewka. Uważam, że jestem bardzo dobrym człowiekiem. To prawda? Ile kłamstw wypowiedziałeś w całym swoim życiu? Cóż, nie mogę ich zliczyć. Czy coś kiedykolwiek ukradłeś? Tak, ukradłem. Myślę, że wielkim nieporozumieniem jest to, aby myśleć, że
Boże prawo jest standardem, według którego powinniśmy żyć. Cóż, spróbuj sam tak żyć. Prawo jest lustrem. Ma po prostu odzwierciedlać to, co myśli Bóg, kim jest, jaką chce, abyś żył. Gdy możesz spojrzeć w lustro i zacząć myśleć, jak może dopasować ten standard do swojego życia. Kochaj swojego Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy i siły, kochaj swojego bliźniego. Tak bardzo kochasz siebie. To jest esencja całego prawa. Ponieważ nie możemy tego zrobić. Kiedykolwiek na próżno używałeś imienia Boga? Tak zdarzyło mi się. A więc jest to bluźnierstwo. Jest to bardzo poważne. Nie znam nikogo, który przeglądałby się w lustrze, mówiąc, mam coś w zębach, a potem zjął to lustro i próbował tym lustrem wydłubać sobie coś z tych zębów. Jezus powiedział, że jeżeli spojrzysz na kobietę pożądliwie, wówczas to złożysz z nią w swoim sercu. Czy kiedykolwiek tak zrobiłeś? Tak. Nie mam zamiaru kłamać. Nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z tym prawem, tak też bierzesz prawo i mówisz, potrzebuję pomocy, aby wykonać. Jeżeli nie rozumiemy tego, kim jest Bóg, wówczas Ewangelia nie ma większego sensu. Ważnym aspektem jest to, że Bóg jest święty, jak również to, że Bóg jest sprawiedliwy. Lecz człowiek sam w sobie jest bezbożny i nie jest sprawiedliwy. Więc, Eduardo, nie oceniam cię, ale właśnie mi powiedziałeś, że jesteś kłamliwym złodziejem, bluźniercą i cudzołożnikiem w sercu. To już 4 z 10 przykazań. Możemy spojrzeć na innych i powiedzieć, cóż, nie jesteśmy tak źli jak oni. Nie zrobiłbym tego, co zrobił on. Jednak to kłamstwo, ponieważ jesteś zły w porównaniu z Jezusem Chrystusem, który jest piękny, cudowny i święty. W porównaniu z nim jesteśmy bladzi. Każdy z nas powinien się przyjrzeć Jezusowi Chrystusowi, ponieważ patrząc na Niego, widzisz tak naprawdę siebie, jakim naprawdę jesteś. Problem mojego grzechu wykracza daleko poza moje czyny. Dochodzi do tego moja cielesna oraz grzeszna natura. Ponieważ to jest moją istotą. Serce człowieka jest rozdzielone pomiędzy tym, aby kochać wszystko poza Bogiem, aby kochać bardziej zło czy siebie. Nasze serce jest całkowicie przeciwne Bogu, poczęte w nieprawości, ponieważ urodziliśmy się w grzechu. 99,9% populacji to nie są źli ludzie. Mogą dokonywać złych wyborów, ale w głębi duszy mają dobre serce. Ty i ja jesteśmy naturalnie buntownikami wobec Boga. Więc jak naprawić tą upadłą część ludzkiego serca, która kocha zło? Biblia mówi, że umarliśmy z powodu występków i grzechu, mówiąc w kontekście listu do Efezjan, 2:1. Umrzeć w grzechu oznacza, że żyjemy fizycznie, ale że nie jesteśmy moralnie zdolni odpowiedzieć na Boże wezwanie. Ponieważ co może zrobić martwy człowiek? Ewangelia nie skupia się tylko i wyłącznie w kwestii moich praw i obowiązków, lecz ku temu, kim jestem. Jednocześnie obiecuję zmienić istotę mnie samego. Dlatego też Bóg musi dokonać naszego odrodzenia. Tak też, jeżeli Bóg osądzi cię w dniu sądu na podstawie 10 przykazań, czy będziesz winny? Zgodnie z tymi wytycznymi będę winny. Do nieba czy do piekła? Zakładam piekło. W takim przypadku każdy byłby złym człowiekiem. Tak jak mówi Biblia, że nie ma ani jednego dobrego człowieka, ponieważ dobro w Bożej perspektywie oznacza moralną doskonałość. Jeżeli więc mówiono ludziom, aby być dobrym, pojawia się inne pytanie. Cóż więc oznacza owe dobro? Czy to oznacza być tak świętym, jak święty jest Bóg? Nigdy nie kłam, nigdy nie bądź samolubny, nigdy nie robić coś, co jest sprzeczne z Bożym prawem? Oj. Jestem teraz w rozpaczy, ponieważ nie jestem w stanie tego uczynić. To, co robisz, to to, by ujawnić w sercach ludu ich niedociągnięcia i niepowodzenia. Więc zostawiasz ich po prostu samych sobie, aby próbowali swoim własnym wysiłkiem to uczynić. Cały czas czułam się tak, jakbym chodziła boso po skorupkach jajek, ponieważ bałam się, że w każdym momencie mogę pójść do piekła, ponieważ robię niewystarczająco za dużo. Dlatego też widać wielu ludzi, którzy dorastali w kościołach, gdzie Ewangelia tak naprawdę nie była prawdziwa. Wszyscy ludzie zostali obciążeni i stali się ateistami. Mówię więc sobie, że nie ma sensu, ponieważ i tak nie są w stanie osiągnąć tego, co Bóg chce. Dlaczego więc mają mu ufać? Dlaczego mają w Niego wierzyć? Ponieważ nadal jestem zły, jestem tą samą osobą. A co jeśli upadłem w grzech seksualny? Nie ma dla mnie nadziei, kiedy wchodzę do kościoła i siadam na nabożeństwie. Ponieważ powiedziano mi, że oto 10 reguł, przez które mam stać się lepszy. Wskazujemy ludzi albo na dumę, albo na potępienie. Dlatego Ewangelia jest tak bardzo ważna, gdyż ona rozdziela obydwie skrajności, mówiąc, że nie jesteś wystarczająco dobry, jednakże Jezus był wystarczający. I to Jego zasługa, aby na Nim się opierać. Jak można pojednać grzesznego człowieka ze sprawiedliwym Bogiem, którego sprawiedliwość żąda ukarania grzesznego człowieka?
Czy wiesz, co Bóg uczynił dla grzeszników, po to, aby nie musieli iść do piekła? Jakieś pomysły? Odpowiedź znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to historyczna osoba i historyczny fakt, kiedy Bóg wkracza w historię ludzkości. I ten Jezus z Nazaretu prowadził doskonałe życie. I nikt z nas nie byłby w stanie tak żyć. A potem idzie na krzyż z powodu naszych grzechów i przestępstw. Ponieważ dług, który musiał spłacić, oczekiwał wiecznej kary. Ale na krzyżu sam Bóg zajął nasze miejsce. Poniósł nas grzech i doznał gniewu Bożego, na który my zasługiwaliśmy. Zgasił go i oddalił od nas. A trzeciego dnia zmartwychwstał. Potem wstąpił do nieba. I ten Jezus, Syn Boży, usiadł po prawicy Boga. A teraz Biblia naucza, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Jest tylko jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, a mianowicie Chrystus Jezus. Jeżeli będziesz pokutować i zaufasz samemu Jezusowi jako Twojemu Zbawicielowi, Bóg odpuści Twoje grzechy i odrzuci Twoją winę i obdarzy Cię darem życia wiecznego. Nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że On jest bogaty w miłosierdzie. Jedną z ważniejszych doktryn w biblijnym chrześcijaństwie jest usprawiedliwienie przez wiarę samego Chrystusa. Usprawiedliwienie to, kiedy Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi, chociaż jesteśmy obciążeni grzechem. Widzimy to w Efezjan 2 rozdziale 8-9. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to od was, lecz jest to dar Boży. Nie jest uczynków, aby się nikt nie chlubił. I jest to ta wielka linia podziału pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a okresem reformacji i odłączenia od religii rzymskokatolickiej. Oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego to, że oni wierzą, iż jesteś usprawiedliwiony przez wiarę plus uczynki. W rzeczywistości na Soborze Trydenckim, którego inną nazwą jest kontrreformacja, została wydana klątwa, że jeżeli ktoś wierzy w samo usprawiedliwienie z wiary, wówczas jest potępiony przez kościelną klątwę. A więc Kościół rzymskokatolicki aktywnie się przeciwstawiał reformacji, oraz aktywnie prześladował i przyklinał tych, którzy trzymali się biblijnej Ewangelii. Często nazywa się to religią plus. Ponieważ katolicyzm uczy, że jesteś zbawiony z wiary plus uczynki, z łaski plus zasługi, przez Chrystusa plus innych pośredników, zgodnie z Pismem plus tradycją, jak również na chwałę Boga plus chwałę Maryi plus innych świętych. Kiedy przyjrzymy się rzymskokatolickiemu planu zbawienia, jest to zbawienie z uczynków i sakramentów. W rzymskokatolickim planie zbawienia chrzest oczyszcza niemowlę z grzechu pierworodnego. I to nazwane jest sakramentem odrodzenia, a także usprawiedliwienia, gdzie swoją podróż zaczyna jako sprawiedliwy. Jednak przez swoje życie może popełniać te małe grzechy, które pogrąża je z powrotem w dół. I broń Boże, aby nie popełnili grzechu śmiertelnego, który całkowicie wytraca ich z planu zbawienia. Dlatego też muszą przyjmować sakramenty, jak też wyznawać grzechy kapłanowi, który jest sakramentem pokuty. A potem trzeba go usprawiedliwić, czyniąc dobre uczynki. Jak również upamiętanie się z grzechu. Kiedy już zostanie usprawiedliwiony, wówczas musi dbać o swoje zbawienie poprzez sakramenty. Jeżeli ma wystarczająco dużo ludzi modlących się za niego, jeżeli spędzą wystarczająco dużo czasu w czyśćcu, wówczas prawdopodobnie dostaną się do nieba. To, czy dostają się do nieba, zależy od tego, jak żyją, zamiast tego, aby wierzyć w to, co zrobił Chrystus. Ale Biblia naucza, dlatego teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A więc wtedy, gdy pokładasz wiarę w Jezusie Chrystusie, wówczas całe dzieło zostaje wykonane. On uratował cię całkowicie doskonale i perfekcyjnie. Pomimo tego, że wciąż zdarza nam się grzeszyć, to możemy pokutować. Ofiara Chrystusa zapłaciła za nasze grzechy, a więc mamy pewność, że On nas zbawił, jak również wyrwał cię z tego świata i jesteś w Jego dłoni, i nie może wyrwać cię z Jego ręki. I dlatego właśnie reformatorzy wołali 5 razy sola, co oznacza sama, a więc jesteśmy zbawieni samą łaską, przez samą wiarę, przez samego Chrystusa, zgodnie z samym tylko Pismem, na chwałę samego Boga. Te posłannictwo zawsze napotykało sprzeciw. Pierwszy Sobór Jerozolimski, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, nawiązywał właśnie do tego typu problemów. Judaistyczni rabini mówili do chrześcijan wówczas, że Bóg przyjmuje cię przez swoją łaskę, przez wiarę i przestrzeganie praw ceremonialnych, będąc
obrzezanym czy też myjąc ręce, poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących żywności. I wówczas cały Kościół się zgodził, podsumowane to jest oświadczenie apostoła Piotra, iż nie jest to właściwe poselstwo i nie jest to Ewangelia. Jezus nie przyszedł po to, aby umożliwić człowiekowi zbawienie samego siebie, lecz po to, aby osiągnąć to poprzez swoją czystość i nieskazitelność i dać ją za darmo całej ludzkości. Kolejnym pytaniem, jakie się pojawia, to skąd wiemy, czy wiara jest prawdziwa, jeżeli nie ma uczynków? Słowo Boże mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc czy musimy wykonywać dobre uczynki, aby zostać zbawionymi? Czy to nie jest argument? Czy to nie jest to, co musimy robić? Ale są dwa sposoby rozumienia tego wszystkiego. Jeden biblijny i jeden nie. Więc rzymskokatolicki pogląd na zbawienie i każdy system zbawienia oparty na uczynkach bierze owe uczynki i umieszcza je jako korzeń tego wszystkiego, twierdząc, iż twoja wiara z uczynkami przynosi zbawienie. Lecz Biblia uczy, iż owocem zbawienia są uczynki, a potem te odnowione życie, również uświęcone oraz zregenerowane serce, przynosi owoc. A więc wiesz, że osoba została zbawiona, ponieważ widzisz owoce jej życia. Ale pamiętajmy, że owoce nie są powodem, dla którego jesteśmy zbawieni. Ponieważ jesteśmy zbawieni przez Boga, wiary w Jezusa Chrystusa, z łaski. Chrześcijanin jest jedyną osobą, mówi o prawdziwym chrześcijaninie, który może powiedzieć, że idzie do nieba, bez przekonania o własnej nieomylności. Dlaczego? Jak w innych religiach dostaniesz się do nieba? Poprzez bycie dobrym jesteś w stanie sobie na to zarobić. W chrześcijaństwie nie jesteś pojednany z Bogiem dzięki własnej cnocie bądź zasługom, ale jesteś pojednany z Bogiem przez cnotę i zasługę Jego Syna. Czy to ma sens? To musi być prawda. A więc Augusto, jeżeli dzisiaj byś umarł, ile masz lat? 19. Gdybyś miał umrzeć w wieku 19 lat, a Bóg dałby ci możliwość bycia sprawiedliwym. A są ku temu tylko dwie drogi. Twoja pokuta oraz zaufanie Chrystusowi. Kiedy byś to uczynił? Nieomal natychmiast. Mówisz poważnie? Ewangelion, czyli greckie słowo Ewangelia, oznacza dobrą nowinę, która zostaje przeniesiona przez posłańca biegacza. O tym, iż zwycięstwo zostało osiągnięte na polu bitwy. Także wszyscy się cieszą, ponieważ to zachowało ich życie. Jednakże nie brali udziału w tej wojnie, oczekując w okopach, biorąc udział w walce. Ten sam sposób Jezus mówi, ja dokonałem zbawienia. Nikt nie przyszedł, aby pomóc mi, by ocalić świat. Lecz ja sam osobiście to uczyniłem. Prawo mówi o tym, aby coś czynić, bądź też czegoś nie czynić. Zaś Ewangelia mówi o tym, że zostało uczynione. Ewangelią nie jest to, co Jezus by zrobił, lecz prawdziwa Ewangelia mówi o tym, co Jezus dokonał i uwierzenie w to. Ta różnica między prawem a Ewangelią jest bardzo ważną rzeczą do zapamiętania, ponieważ bardzo często o tym zapominamy. Bożym zamysłem jest to, aby wiedzieć, że relacje są przed posłuszeństwem. Nie mamy z Nim relacji dlatego, że jesteśmy posłuszni, lecz jesteśmy posłuszni, ponieważ On zadbał o relacje z nami. I to posłannictwo możemy znaleźć od samego początku w Biblii. Zanim pojawiły się przykazania, Bóg powiedział, ja jestem Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. Tak też nie powinniście mieć innych bogów poza mną i bądźcie mi posłuszni. Jest rzeczą ważną, by to zrozumieć, że pierwsze nie było to, iż On wyprowadził ich z Egiptu, ponieważ byli im posłuszni. Mówiąc inaczej, odkupiłem was, a teraz pokazuję wam, jak powinniście kroczyć drogą waszego życia. Nie dotyczy to tylko Starego Testamentu, lecz także widzimy to w Nowym Testamencie, że wszystko dotyczy tego, aby być posłusznym Bogu. Widzimy w liście do Rzymian, Efezjan czy 1 Piotra w pierwszych rozdziałach, co Bóg uczynił, aby nas zbawić. W dalszych, kolejnych rozdziałach widzimy to, co powinniśmy dalej czynić w odpowiedzi na to zbawienie. Moralne zasady, jakich powinniśmy przestrzegać, są jak tory, po których powinien poruszać się pociąg, ponieważ tą drogą powinien podążać owy pociąg. Ewangelia jest silnikiem i paliwem, które sprawiają, że pociąg wprawia się w ruch. I nie jest dobrze, aby mówić chrześcijanom bądź też niechrześcijanom, słuchajcie, po tych torach należy kroczyć w swoim życiu, jeżeli nie mają w swoim życiu silnika, jak również paliwa do niego, przez co pociąg będzie po prostu stał. I myślę, że jest wielu dzisiaj chrześcijan, którzy po prostu oczekują, aby się ruszyć, którym powiedziano po prostu gnaj do przodu, lecz nikt im nie dał im ani silnika, ani paliwa do tego, aby mogli pojechać dalej. Myślę, że jest wielu pastorów, którzy błędnie przyjęli to, że wszyscy w ich kościele prawidłowo rozumieją Ewangelię.
Pamiętam, jak lata temu zostałem zaproszony, aby przemawiać do wielkiej grupy ludzi. Zapytali mi wówczas, o czym będę mówił. Odpowiedziałem mi wówczas, będę mówił o temat Ewangelii. Ci ludzie, ci liderzy odpowiedzieli wówczas, że przecież mówiliśmy ci, że większość z tych osób obecnych to szczerzy chrześcijanie. Odpowiedziałem wówczas, rozumiem, jednakże nie mogę przyjąć, iż wszyscy są prawdziwymi chrześcijanami, bądź też ma biblijne zrozumienie, czym jest prawdziwa Ewangelia. To było pierwsze. Po drugie, Ewangelia nie jest tylko dla zakupionych ludzi, lecz Ewangelia jest dla chrześcijan. Bóg, będąc trójjedyny i trójosobowy, istniejąc wiecznie jako Ojciec, Syn i Duch Święty, w swojej wielkiej miłości uczynił stworzenie, dzieląc w ten sposób swoją miłość. Nie dlatego, że tego potrzebował, lecz chciał. On uczynił nas, stworzył nas, lecz popadliśmy w grzech. I grzechem jest to, co oddziela nas od Boga. Grzech nie jest udziałem Boga, lecz jest przeciwko Bogu. W letnie, sobotnie noce mieliśmy takie dnie uwielbienia w naszym domu. Zaczynało się ono od 6:30. W międzyczasie graliśmy w koszykówkę, piłkę bądź frisbee i spędzaliśmy ten czas na dworze. Potem wszyscy zbieraliśmy się w salonie i wtedy mieliśmy taki czas uwielbienia. W naszej społeczności ustawiliśmy taki czas, w którym spotykamy się raz w tygodniu w jednym miejscu, aby jeszcze raz przypomnieć, czym jest naprawdę Ewangelia. Jezus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Chodził po tej ziemi bez grzechu, bez obłudy. Żył życiem takim, jakim my powinniśmy żyć. I umarł. Nasze miejsce. I po śmierci na krzyżu, 3 dni później zmartwychwstał. I to, co nas przejmuje, to to, że nawet jeżeli słyszałeś to 100 razy, to będąc wierzącym potrzebujesz to wciąż słuchać na nowo. I mamy nadzieję, ponieważ wszelki nasz grzech został zmazany przez Boga na krzyżu. Ewangelia nie jest czymś, co musisz ukończyć. Nie jest czymś, od czego jesteś zwolniony. Lecz Ewangelia jest zawsze w centrum. Jesteśmy stale podatni na to, aby zapominać, czym jest Ewangelia. Podatni, aby zapominać o tym, kim On jest, a kim my nie jesteśmy, co On uczynił dla nas. Głoszenie Ewangelii w każdym czasie, każdego dnia i każdego tygodnia oznacza, jest tym, że od Księgi Rodzaju aż po Księgę Objawienia mamy do czynienia z jedną tą samą historią o Bożej miłości, jak również o Bożym miłosierdziu wobec grzeszników w Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział w Mateusza 5, że całe Słowo Boże jest o Nim, zaś Łukasz napisał o tym, że wszystkie rzeczy koncentrują się na Nim. Wszystkie pisma prorocy oraz prawo koncentrują się na Jezusie. I w ten sposób możemy rozumieć cały Stary Testament hebrajski. Nawet jeżeli to stwierdzenie było megalomanią, to faktem jest to, że cała Biblia jest o Nim. Nie wiem jak ty, ale ja jestem uczniem Jezusa i chcę podążać za Nim, w pełni rozumiejąc Jego drogę. Jak również rozumieć Stary Testament, tak jak rozumiał Jezus. Jeżeli więc filtrujemy tekst biblijny, nie patrząc z perspektywy na Chrystusa, wówczas przeaczamy to, co On miał na myśli. A On powiedział, że Słowo Boże jest o Nim. Jeżeli w swoim nauczaniu nauczasz o tym, aby być jak Daniel, wówczas nie jest to nauczanie o tym, aby być jak Jezus. Jeżeli nauczasz Księgi Objawienia o Izraelu bądź też Rosji, to omijasz istotę Jezusa. Jezus jest kontekstem całej Biblii. Nie oznacza to, że wszystko jest o Nim, ale że wszystkie aspekty prowadzą do Niego i cały kontekst prowadzi do samego Jezusa. To On jest na szczycie. Tak też przesłanie Biblii jest to, że Bóg zbawił swój lud. A więc każdą perspektywę, czy to jest Księga Habakuka, czy też drugi list do Mateusza, jakąkolwiek perspektywę masz, czy to w Księdze Izajasza, czy też w Księdze Rodzaju, to musi być to powiązane z tym głównym nurtem dobrej nowiny, co Bóg uczynił dla świata. Zaczynając od Księgi Rodzaju 3 rozdziału, widzimy tutaj, że Bóg dał człowiekowi obietnicę, że jej dziecię zmiażdży głowę wężowi. O czym więc jest reszta Księgi Rodzaju? Jest to historia o potomstwie tejże kobiety. Dlatego tak wiele osób jest zaangażowanych w genealogię. I widzimy to, jak zaczyna się Księga Nowego Testamentu, gdzie wypełnia się to proroctwo o... A więc jeżeli nie potrafisz zobaczyć krzyża w historii o Józefie, iż wszelkie zło, które knuli przeciwko niemu, Bóg tak czy siak obrócił w dobro, to widzimy tutaj krzyż w takiej metaforze. Jeżeli tego nie widzisz, wówczas zatraciłeś całą spójność Biblii. Często przeoczamy to, że autorem całej księgi jest sam Bóg i jest tylko jeden autor,
a więc odpowiada on za spójność całej historii. Nawet jeżeli są różni autorzy, to wszyscy są zainspirowani przez Ducha Świętego. Bóg nie jest drugorzędnym aktorem w moim życiu. Biblia nie jest o tobie. Ja jestem jako taki gracz w jego rozwijającej się historii o odkupieniu. Dziś świat chrześcijański wszystko poprzewraca do góry nogami. Próbujesz zaimplikować siebie w historiach biblijnych tak, jakbyś ty był tym bohaterem? Jeżeli czytasz Słowo Boże i próbujesz uczynić siebie jako bohatera, a nie Boga, wówczas minęłeś się z właściwą interpretacją, ponieważ Słowo Boże chce, abyś skoncentrował się na Bogu, który jest w stanie dać ci sposobność do tego, abyś uczynił to, co masz uczynić. A więc to nie ty jesteś w stanie coś uczynić, lecz Bóg da ci siłę do tego, abyś coś uczynił. Mowa często jest tutaj o historiach Dawida i Goliata. Jeżeli słyszysz, że ty jesteś tym Dawidem, aby Dawid stał się Dawidem, potrzebował do tego Saula. Przestań pogardzać Saulem, ponieważ go potrzebujesz. Potrzebujesz ludzi, aby cię nienawidzili. Potrzebujesz ludzi, aby ciebie doświadczali. Dziękuj Bogu za Saula, ponieważ dzięki niemu stajesz się Dawidem. Powiem wam teraz szczerze. Nie jesteś Dawidem. Jeżeli jestem Dawidem, a moim Goliatem jest mój dług, bądź problemy w małżeństwie, bądź jest to szef mojej pracy, zachowamy dystans i będziemy tak długo miotać kamieniami Goliata, aż nasze problemy znikną z naszego życia. Ludzie mówią, aby uchwycić się kamieni wiary po to, aby miotać nimi Goliata swoich problemów. W ten sposób, aby go pokonać i odciąć jego głowę. Ty będziesz tym, który pokona tego giganta. Być może przeszkoda jest wielka, ale czy masz tą wielkość w sobie? Jest to bardzo narcystyczna postawa. Czytając Biblię i nie mając Chrystusa w jej perspektywie. Mając błędne podejście, będziemy interpretować Biblię i każdą historię, że jest jakiś problem, jest jakaś przeszkoda, jest jakiś wróg i człowiek poprzez swoją wiarę, poprzez swoją siłę zabił to, co jest nie do zabicia. I wówczas pojawia się groza. Cóż jest bardziej niepokonanego niż grzech i śmierć? To, co zrobił Dawid, to zaprezentował sprawiedliwość Boga na wrogach Boga, po to, aby przyszło zwycięstwo i zbawienie dla Bożych ludzi, którzy nie byli w stanie nic zrobić, lecz bali się ich wrogów. Wiecie, kto pokonuje naszych gigantów? Chrystus pokonuje naszych gigantów. Nie ja pokonuję moich gigantów, tak jak jest to w przypadku największych moich wrogów, a mianowicie grzechu i śmierci. Nie jest to możliwe, abym ja ich zwyciężył. Nie jestem w stanie uchwycić się kamieni wiary i zabić ich. Lecz Chrystus, który jednym strzałem pokonał śmierć. Dawid był jedynym człowiekiem w Biblii, o którym Bóg powiedział, że jest człowiekiem według Bożego serca. Cóż za wspaniałe określenie króla Dawida. Był również człowiekiem, który dopuścił się morderstwa po to, aby przespać się z czyjąś żoną. Był on mordercą i cudzołożnikiem. Jak również Abraham, ojciec naszej wiary, skłamał, oddając swoją żonę do haremu. Nie jednokrotnie, ale dwukrotnie. Nie jest więc to mąż, którego można było naśladować. Czy widzicie, że Biblia ukazuje wszystkie postacie jako przykładne poza jedną? Jest bardzo ważne, aby pamiętać, że Stary Testament jest wschodnią książką, bardziej niż zachodnią. Nie jest to systematyka jak ABCD, lecz bardziej opisuje, kim jest Chrystus. Powinniśmy więc patrzeć, kim nie jest Jezus w Starym Testamencie. Na przykładzie historii biblijnych. Weźmy na przykładu Samsona. Był człowiek, który miał wielką siłę i wielki intelekt. Znacie tam historię. Kiedy miał długie włosy, był silny, lecz kiedy miał krótkie włosy, był słaby. O czym więc duchowo mówi ta historia? Może ktoś pomyśli sobie, że powinniśmy mieć długie włosy, aby mieć wielką siłę. Nie o to tutaj chodzi. Duchowe przesłanie mówi o tym, nieważne jak silny i mądry jesteś, nie może być swoim własnym zbawicielem. Twoim końcem będzie śmierć, jeżeli będziesz poległ na swojej własnej sile i swoim własnym intelekcie. Mędrcy ze wschodu nie zawsze mówią taką koniunkcyjną prawdę, wynikającą z logicznego ciągu. Prowadzą cię dookoła prawdy, abyś mógł ją pozyskać. Lud Boży dostał prawo, które złamał. Wówczas potrzebowali odkupienia. Jednakże kapłani, którzy mieli składać ofiary, sami byli grzeszni. Następnie sędziowie powiedzieli, czyńcie to, co jest słuszne w waszych oczach. Lecz to wciąż nie działało. Wówczas ktoś wymyślił sobie, aby rządził nimi król. Mężny, silny i przystojny mężczyzna.
Taki zaś król stawał się egoistyczny. Bądź też damy mu proroka po to, aby mówił mu, co ma robić. Brzmiało dobrze, dopóki ludzie nie zaczęli zabijać proroków. I w tym pewnym momencie Bóg powiedział, potrzebujemy kogoś, kto wypełni prawo. Potrzebujemy lepszego sędziego, lepszej ofiary, lepszego proroka, kapłana i króla. Nie tego czy tamtego, lecz tego na krzyżu. Czym więcej wiemy, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, jak wielki był koszt naszego odkupienia, również co ono wnosi dla nas. Czym więcej rozumiemy jako chrześcijanie, tym więcej wzrastamy w uświęceniu, tym bardziej wzrastamy w uwielbieniu, w oddaniu, w rozumieniu, kim jest Bóg. To, że grzech ma wielką władzę w twoim życiu, to odpowiedzią na to i powodem tego jest to, że go kochasz. Jeżeli grzech nie jest dla ciebie atrakcyjnym, wówczas nie ma na ciebie wpływu i nie ma na tobą mocy. Powodem, dla którego grzeszymy, jest to, że kochamy grzeszyć. Wspaniałe jest to, że pokonanie tego grzechu daje nam możliwość kochania bardziej, wzrastania w miłości. Celem, dla który jest to, że otrzymujesz jakąś dawkę informacji. Celem motywacyjnych spotkań jest to, że otrzymujesz jakieś wskazówki do tego, jak masz żyć. Celem nauczania Ewangelii, bądź też celem nauczania biblijnego jest to, iż pragniesz bardziej czcić Boga. Jeżeli Kościół nie potrafi sobie poradzić z niemoralnością, wówczas powodem tego jest to, że prawdopodobnie nie rozumieją oni Ewangelii. To, o czym naucza Słowo Boże, to, aby głębiej kochać Zbawiciela, co wywiera wielki wpływ na nasze życie i serca. Jezus powiedział w Jana 14:15: jeżeli ktoś mnie kocha, wówczas zachowuje moje przykazania. Jest to dla nas motywacją, ponieważ my wiemy, jak bardzo On nas umiłował. Jeżeli trwamy w miłości do Chrystusa, wówczas miłość do tego świata zostaje wyparta z naszych serc. Wówczas moc samego Chrystusa przychodzi do naszego życia. A więc jak długo grzeszymy, jakkolwiek dziś mamy doktrynę o bezgrzesznej naturze, która mówi, że już nie grzeszysz, która znana jest od jakiegoś czasu jako herezja, ale dopóki jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Ewangelii. Jeżeli zgrzeszyłeś wczoraj, to dzisiaj potrzebujesz również Ewangelii, ponieważ Ewangelia produkuje wiarę, a wiara produkuje miłość, a miłość generuje owoc dobrych uczynków. Wierzę, że Ewangelia powinna być głoszona w każdym kazaniu. Jeżeli zgromadzono tutaj członków, nawet przez kilka lat, jeżeli wszystko, co głoszę, to miłość do swojego sąsiedztwa, to jest to dla mnie wielkim wstydem, nawet jeżeli jest to dobre samo w sobie. Jeżeli twoje nauczanie mogło być głoszone w żydowskich synagogach, wówczas nie jest to chrześcijańskie nauczanie. Gdziekolwiek nie jestem, pierwszą rzeczą, jaką chcę nauczać, to Ewangelia. I chcę budować na tym centralnym przesłaniu. Bo jeżeli ktoś nie ma właściwego obrazu Ewangelii, wówczas nie ma właściwego poglądu na temat wszystkiego. Jeżeli sposób, w jaki czyta człowiek Biblię, myśląc, że zawsze jest bohaterem, a nigdy nie faryzeuszem, nigdy tym przerażonym Izraelitą, nigdy tym, który chce czcić złotego cielca, pomimo tego, że kilka tygodni wcześniej był przeprowadzony przez Morze Czerwone, jest niewłaściwe i błędne. Gdzie człowiek staje się tym zwycięzcą, a nie Bóg, jest niewłaściwe, zwodnicze i prowadzi do tego, że człowiek stara się manipulować Bogiem, jakby był on dżinem z lampy. Musimy zbadać swoje własne serca i nasz samych. Nawet jeżeli jesteśmy członkami Kościoła i siedząc w ławkach i czekając, aby usłyszeć to, co możemy dostać od Jezusa,